Szanowni Państwo, witam serdecznie. Czas powiedzieć troszeczkę o operacji Bevel. Bevel jest operacją, która wykonywana jest niemal równie często jak operacja Extrude w trybie edycji, ale oprócz tego mamy także dostępny modyfikator, który pozwala w sposób niedestrukcyjny zmienić naszą kostkę. Tak jak w tym przypadku widzimy, że ona ma tu takie ścięte narożniki i to jest efekt, taki najprostszy, działania operacji Bevel. Aby to wszystko wyjaśnić, przejdźmy może na początku do trybu edycji i wyjaśnię po kolei, jak pracować z tą funkcją, a potem jeszcze kilka słów na temat tego modyfikatora, ponieważ on troszeczkę jednak się różni od trybu edycji. Wchodzę zatem do trybu edycji, przełączam się do trybu krawędzi i zaznaczam jedną krawędź na rogu naszej kostki. Operacja Bevel, o której mówię, dostępna jest z klawiatury za pomocą skrótu Ctrl-B. Jeżeli go wcisnę, w tym momencie pojawia się taka przerywana linia na ekranie, którą mogę przeciągać sobie w różne miejsca. I ten efekt działa w taki sposób, że ścina naszą krawędź taką zaszlifowującą powierzchnią, no i tworzy dodatkową geometrię dzięki temu, ponieważ tutaj musiały powstać dwie nowe krawędzie, a ta, która była pojedyncza, rozdzieliła się na dwie znajdujące się na osobnych ścianach. Widok od przodu pokazuje, że to ścięcie tutaj jest ścięciem zupełnie płaskim i rozciąga się ono na obiekcie po starych krawędziach, czyli podąża tymi krawędziami aż do samego końca, można powiedzieć. I teraz ta operacja dostępna jest również, jeżeli cofnę, w panelu z naszymi ikonami narzędzi i to jest ten malutki sześcian z lekko ściętym końcem, który wygląda troszeczkę tak jak domek. Jeżeli go wybiorę, mam w tym momencie również dostępną operację Bevel i wtedy lewym klawiszem wystarczy, że kliknę i mogę taki Bevel wykonać. Jeżeli zaznaczonych będzie więcej niż jedna krawędź, to Bevel będzie działał na wszystkich tych krawędziach, w zasadzie tworząc nam zupełnie nową geometrię, ponieważ na przykład ten trójkąt w środku musiał powstać od zera. Jeżeli tych krawędzi będzie więcej, wykonam teraz ponownie tę operację, no to Bevel będzie działał na wszystkich tych zaznaczonych. To oczywiście może prowadzić do pewnych stresów, ewentualnie do zniszczenia geometrii, jeżeli pociągniemy tego Bevela zbyt daleko. No ale tak czy inaczej jest to operacja dosyć często wykonywana, a zatem trzeba przy niej uważać. I teraz tak, taki Bevel, który działa na pojedynczej krawędzi, tutaj, jest takim Bevelem, który rzeczywiście dochodzi do końca i się zatrzymuje. I teraz, niezależnie od tego, co tak naprawdę zrobię podczas tego pierwszego bevelowania, dostępne są opcje, które mogę zmienić już po samym zakończeniu tej operacji. Tuż po niej mam dostępny panel z ostatnim modyfikatorem i tutaj pierwszą z rzeczy, którą mogę ustawić, to jest parametr taki jak offset. Offset ustawię na 1. Ustawimy się także z tą kostką w widoku od przodu. Jest to widok ortograficzny. Gdyby ktoś go nie miał włączonego, to polecam sprawdzić, co będzie, jak wciśnie piątkę na klawiaturze numerycznej, ewentualnie jedynkę na klawiaturze numerycznej. Powinno doprowadzić to do ustawienia widoku właśnie w taki sposób. Przesuwamy widok za pomocą shifta wciśniętego kółka myszy. Teraz, gdy już ustawiłem ten offset na 1, warto wytłumaczyć, czym ten offset jest. W tym przypadku jest tutaj możliwość wyboru czterech różnych opcji. Możemy wziąć offset, width, depth i percent. Czyli tak naprawdę odstęp, długość, głębie i ewentualnie procent. I w tym przypadku offset oznacza, że odsuwamy się na krawędziach, tych, które były oryginalnie, o jedną jednostkę, ponieważ wpisałem tutaj 1. Jeżeli wpiszę 1.5, to będę odsunięty o 1,5 jednostki, czyli z tego punktu, gdzie trzymam mysz, do tego jest dokładnie 1,5 jednostki. Gdy wrócę tutaj z 1 i kliknę na width, w tym momencie zobaczymy, że ten nasz ucios przesunął się troszeczkę i w tym momencie jego długość wynosi dokładnie 1. Na skosie tym szerokość tej ścianki to jest dokładnie jedna jednostka blendera. Tak to działa. Natomiast depth jest parametrem, który określa, jak głęboko wcinamy, licząc od narożnika, całą tą geometrię. Czyli w tym momencie chodzi mi o tą linię pionową, która jest tutaj. To jest ten depth, oczywiście ten ostatni operator zniknął teraz, ale w tym momencie tutaj jest jedna jednostka blendera. Mam nadzieję, że to rozumiemy. Cofnę, jeszcze raz wykonam bevel, ustawię sobie znowu 1 i ostatnia rzecz, którą tutaj mamy, to jest procent. Procent na początku ustawiony jest na 0, gdy pierwszy raz w niego klikniemy. Następnie mogę później na przykład dać 50% i to oznacza również ścięcie liczone według krawędzi, podobnie jak w przypadku offset. Jest to po prostu inna wersja tego parametru offset i mogę ten procent tutaj zmieniać na przykład z klawiszem Ctrl, przeciągając myszą, co 10%,
a to powoduje, że mój ucios zmienia się i przesuwa o dokładnie dwie małe jednostki, ponieważ tak wynika tutaj z geometrii. W przypadku, gdy pracujemy z bezelem, możliwa jest również praca nie tylko na krawędziach, ale również na wierzchołkach. I to jest ta pierwsza opcja, którą tutaj możemy sobie zaznaczyć. Jeżeli zaznaczę vertex only, w tym momencie pracujemy tylko na wierzchołkach i jest to zupełnie wtedy inne działanie tej funkcji. Znaczy zupełnie inne może nie, ale troszeczkę się jednak różni. Aby wytłumaczyć dokładnie, o co chodzi, pokażę to na przykładzie takiego plane'a, który zobaczymy sobie z góry. W tym plane'ie za pomocą opcji face i poke faces zrobię takie trzy trójkąty i ten trójkąt w trybie wierzchołków przesunę troszeczkę w tą stronę. Myślę, że tak jak tutaj będzie dobrze. I teraz tak, zauważmy, że w trybie siatki ten wierzchołek, który tutaj mam, jest ustawiony mniej więcej w środku tego odcinka łączącego środek kwadratu z jego ścianą. Także teraz, jeżeli zrobię bezel przez Ctrl-B, w tym momencie to nie zadziała, ponieważ Ctrl-B to jest bezel działający tylko i wyłącznie na krawędzie, a tutaj miałem zaznaczony pojedynczy wierzchołek. Ale jeżeli wcisnę Ctrl-Shift-B, w tym momencie mam bezela, który działa na wierzchołki. I efekt działania widać teraz. Z jednego wierzchołka robią mi się cztery, ponieważ w ten wierzchołek wchodziły cztery krawędzie, więc tworzy to również cztery ściany, no i mam zupełnie nową geometrię. Zresztą Ctrl-Shift-B czy Ctrl-B to jest żadna różnica, ponieważ tak czy inaczej pojawia Wam się ten menu ostatniego operatora i w tym menu będzie po prostu włączony vertex only albo nie będzie włączony, zależnie od tego, co wcisnęliśmy. I teraz tak, jeżeli wybiorę sobie offset równy 1, to w tym momencie działanie tego jest takie, że odległość wierzchołków nowych, które powstają, wynosi 1, liczona od tego wierzchołka, z którego one wyszły. Czyli tutaj mam ustawiony kursor 3D, to jest miejsce, w którym stał mój stary wierzchołek, czyli ten, ok? I gdy rozciągam, to ten offset, który tutaj ustawiam, to jest odległość od tego wierzchołka do nowych, tworzonych wierzchołków. Oczywiście, jeżeli dojdę do granicy, to te wierzchołki już dalej nie mogą się rozciągać i te się tutaj zatrzymują, chociaż offset jest większy. Powinno to wystawać poza, no ale nie wystaje. Tak działa ten offset w takim modelu. Natomiast jeżeli ustawię sobie width tutaj, to w tym momencie określam długość tych ścian, które powstały, czy tam długość tych krawędzi. A więc teraz, jeżeli ustawię 1, to mam tutaj krawędzie o długości 1. I to jest, myślę, dosyć zrozumiałe. Natomiast interesujące jest dosyć, dlaczego nie jest to dokładnie wokół tego punktu. Tutaj powstają te nowe krawędzie i teraz środek jakby tej nowej ściany to jest środek, który jest również środkiem branym pod uwagę przy obliczeniach długości tych krawędzi, czyli ich długość jest liczona względem wspólnego środka tej geometrii. Akurat wyszło w ten sposób, no i tak się to tu ustawiło. Jeżeli wybiorę sobie teraz depth, to w tym momencie mam długość 1 ustawioną pomiędzy najbliższą krawędzią a środkiem tego punktu, z którego wychodzę. Czyli gdyby to było na przykład 0,5 albo 0,3 nawet, to zobaczcie, jak to działa. Tutaj mam trzy małe jednostki, jeżeli powiększę, trzy małe kratki. W powiększeniu siatki obecnie widzę również te drobniejsze, ale nie przejmujmy się nimi. Tak samo w drugą stronę są trzy małe kratki i tutaj na ukos również byłyby trzy małe kratki. To jest odległość do najbliższej krawędzi w tym przypadku i ten depth w tym momencie właśnie takie coś oznacza. No a procent to jest dokładnie to samo co width, z tym, że określam w procentach odległości, a raczej długości tych nowo tworzonych krawędzi. Jeżeli dam tutaj parametr taki jak 100%, to będę miał dokładnie takie krawędzie, jakie otaczają ten obszar, w którym dzieje się cała akcja. Natomiast jak dam 50, to będzie połowa długości tych krawędzi zewnętrznych. No i to myślę, że jest w zasadzie wytłumaczone, więc teraz wróćmy może do normalnej kostki i zobaczmy, co tam jeszcze można ustawić. A więc dodaję zwykłego cuba, włączam widok siatki, może będzie potrzebny, zaznaczamy jedną z krawędzi, robimy wstępnego bevela przez Ctrl-B i teraz patrzymy, co jest tutaj jeszcze. Jedna z rzeczy, która tutaj jest dosyć istotna, to jest ten clamp overlap. Ustawię może jeden. Ten clamp overlap to jest coś, co powoduje, że mój obiekt nie rozpada się lub też nie psuje się jego geometria podczas nadmiernego bevelowania. To widać wyraźnie wtedy, kiedy mam na przykład tego typu bevel. Jeżeli to jest bevel, który ścina dwie krawędzie podążające ku sobie, to mogę dojechać z tym offsetem tak daleko, że aż się przetną. I w tym momencie oczywiście geometria jest niezbyt piękna. Jak dojadę do końca krawędzi, po których ten bevel się odbywa, to w tym momencie dochodzi do końca bevelowania i dalej już mogę przesuwać, ale nie ma to żadnego widocznego efektu. Jednak jeżeli chodzi o te krawędzie, które się tutaj przecięły, te nowe, które powstały, one się mogą przeciąć, ponieważ wirtualnie jeszcze ich do końca nie ma, to teraz, żeby się tak nie działo, mogę włączyć tę opcję Clamp Overlap.
Teraz, jeżeli będę ciągnął, to dojeżdżając do pierwszego wierzchołka, który blokuje dalszą transformację, ten bevel się zatrzymuje i dzięki temu, zauważcie, mogę zrobić elegancki domek bardzo szybko. Teraz loop slide. To jest opcja, która jest włączona domyślnie. Aby ją pokazać, potrzebuję trochę innej kostki. Weźmy sobie taką kostkę i tę ścianę lekko przesunę w tą stronę. No, zresztą mogę tą kostkę trochę wydłużyć, aby było lepiej to widać. I teraz popatrzmy sobie na tą kostkę z boku. Dodam do niej jeszcze takie przecięcie. Przecięcie wstawione loop cutem, a więc będzie dookoła. I teraz zróbmy tutaj coś takiego jak jedną taką krawędź. Teraz spojrzę na taką kostkę powiedzmy sobie w widoku siatki i zrobimy na tej krawędzi bevel. Jest to krawędź, która znajduje się w środku i jest ona na ukos. To jest istotne w tym przypadku. I teraz tak, jeżeli będę robił bevel przez Ctrl B, to oczywiście ta krawędź się rozcina na dwie krawędzie. No i oczywiście powstaje geometria, którą tutaj widzę. Ale teraz włączone domyślnie jest to loop slide. Loop slide jest tutaj ważne, dlatego że ona powoduje, że ta krawędź po środku jest w tym momencie ustawiona dokładnie tak, jak była ustawiona wcześniej. Bez tej opcji ta krawędź się wygina. I zauważcie dlaczego. Jeżeli będę manipulował tym parametrem takim jak offset, to zauważymy tutaj w powiększeniu, że ten offset tworzy tą krawędź w środku pod kątem prostym do krawędzi, które właśnie beweluje, czy do tych, które się właśnie wyciągają. Ten kąt prosty tutaj jest naturalny dla bevela i tak powinno być. Natomiast często prowadzi to właśnie do takiej sytuacji, tak jak tutaj, że ta krawędź się załamuje i przez to tworzy no troszeczkę nierówną geometrię. Jeżeli włączam loop slide, w tym momencie te krawędzie, które są w środku, ślizgają się tak jakby po tej krawędzi zewnętrznej, no i dzięki temu ta geometria jest troszeczkę bardziej spójna. Więc mogę teraz wyciągać tą geometrię, nie dbając o to, że na przykład tutaj by mi się coś krzywiło. Następne dwie opcje to jest Mark Seams i Mark Sharp. One działają podobnie. To znaczy w tym przypadku, w którym na przykład mamy takie krawędzie, które są oznaczone jako szwy albo jako krawędzie, które są ostre, wtedy to może mieć znaczenie. Zobaczcie na przykład w tym przypadku, jeżeli ta krawędź tutaj na brzegu będzie oznaczona jako krawędź, która jest szwem, czyli taka krawędź, która używana jest podczas mapowania UV, to ta krawędź będzie rysowana jako krawędź czerwona. Jak widzimy tutaj, jest takie wyraźne czerwone obrysowanie tej krawędzi. To jest krawędź, która nazywa się Seam. Jest to szef, który będzie rozcinany wirtualnie podczas mapowania UV. O tym jeszcze być może sobie kiedyś w przyszłości powiemy. Tak czy inaczej, jeżeli teraz będę chciał zrobić bevel na tej krawędzi, która jest tutaj prostopadła, to naciskam Ctrl B, robię bevel i jak widzimy, ta krawędź, która powstała w miejscu tego rozcięcia tutaj, nie jest zaznaczona jako Seam, nie jest szwem. No i właśnie po to jest ta opcja, aby ona była zaznaczona jako szef. Jeżeli zaznaczę tutaj Mark Seams, to w tym momencie ta krawędź również jest zaznaczona jako szef. Nie mam tutaj żadnej przerwy w tym ciągu krawędzi oznaczanych jako szwy. I podobnie to działa również w przypadku takich obiektów, które mają tą krawędź oznaczoną jako ostrą. W tym momencie odznaczę ten szef, zaznaczę sobie Sharp. Sharp to jest krawędź, która powinna być ostra przy różnego rodzaju wygładzaniu geometrii, na przykład podczas działania modyfikatora Edge Split. I teraz, jeżeli chciałbym tutaj zrobić bevel, to w tym momencie robię bevel i znowuż, tak jak w poprzednio, widzę, że Sharp tutaj nie został utworzony. Jeżeli zaznaczę Mark Sharp, to ta krawędź zostanie zaznaczona jako ostra. Oczywiście trzeba mieć tutaj świadomość, że w przypadku, gdybym miał tutaj jeszcze jedno rozcięcie, ono również byłoby oznaczone jako Sharp, to bevel w takim przypadku jest już dosyć inteligentny i będzie tę krawędź zaznaczał w sposób automatyczny jako Sharp. Zobaczcie, tutaj Sharp pozostał niezależnie od działania tej opcji. Tak samo zresztą jest dla Mark Seams. Ok. Teraz następna opcja, którą tutaj mamy, będzie wymagała znowuż jakiegoś cube'a. I teraz chodzi o to, że taki cube może być tutaj w różny sposób cieniowany. Jeżeli włączę sobie na przykład wyświetlanie matcapów, ale troszeczkę innych niż te, które miałem, to było Studio Light. Tutaj mogę wybrać sobie tego typu rodzaje podglądu. Tutaj są matcapy, mam ich troszeczkę więcej. Mogę wybrać coś, co jest trochę bardziej błyszczące. Myślę, że może ten podgląd będzie w tym przypadku bardziej przydatny. To teraz tak, żeby zrobić na przykład tutaj bevela, oczywiście naciskam Ctrl B, robię bevela i jest pozamiatane. Ale teraz jest taka opcja jak Harden Normals. Teraz zobaczcie, w tym przypadku widać, że ta ściana tutaj jest w jednym kolorze, a ta jest w innym. I ta tutaj też jest w innym jeszcze. Jeżeli wezmę sobie Harden Normals, to widzę, że światło na tej mojej ścianie, którą zrobiłem w tej chwili, układa się tak, jakby to była ściana troszeczkę wypukła. Trochę ściana wygładzona, trochę półokrągła i tak dalej. Zresztą, jeżeli już o tym mówimy, to mogę szybko przejść do następnej opcji.
i dodać więcej segmentów podczas takiego podziału, dzięki czemu otrzymam tutaj całkiem ładnie wygładzony łuk. Przynajmniej tak to wygląda w tym cieniowaniu. I jest to dostępne właśnie dzięki tej opcji Harden Normals. Jeżeli ją wyłączę, dostaję cieniowanie typu flat, czyli takie jakie miałem. No i w tym momencie widzę każdą z tych ścianek osobno zupełnie. Każda z nich ma inny kolor. To jest akurat związane z działaniem normalnych, które są tutaj rozszczepiane albo uśredniane. W tym przypadku są rozszczepione. Gdybym je uśrednił, to na krawędziach byłyby dokładnie takie same i dzięki temu miałbym efekt takiego ładnego przejścia. O tym też będziemy mówili w przyszłości, gdy powiemy sobie o normalnych i o mapach normalnych i o różnych rodzajach cieniowania światła na powierzchni. Ale to jest opcja trochę bardziej zaawansowana i początkującym może nie być taka potrzebna. Teraz tak, jak już powiedziałem, można tutaj określić ilość segmentów. Ilość segmentów to jest ilość tych rozcięć, które wstawiam. Domyślnie jest jedno z nich, a więc mam tylko jedno takie ścięcie. Tak to wygląda w trybie na przykład widoku siatki. Gdy dodam następne, to następne wcięcie wychodzi troszeczkę powyżej tej ściany. To jest tak, jakbym ją zaokrąglał tutaj. I to jest domyślny profil, który jest ustawiony automatycznie przy pierwszym użyciu bevela. Jeżeli takich rozcięć dodam więcej troszeczkę, to mogę otrzymać całkiem ładnie wygładzoną geometrię, sprawiającą wrażenie, że tutaj jest taki prawdziwy łuk. Chociaż tak naprawdę jest to przybliżone za pomocą całego zestawu krótkich odcinków. I teraz to, co tutaj dostaję, to jest taki zaokrąglony profil. Na to się mówi zresztą profil i do tego celu służy ta opcja profile. Profile równy 0,5 oznacza, że to jest taki ładny, dosyć symetrycznie wygładzony łuk, przypominający troszeczkę koło. Jednak mogę ten profil zmienić. Jeżeli ustawię na przykład 0,75, to w tym momencie ten profil będzie trochę bardziej zaostrzony, chociaż nadal wygładzony i to jest zupełnie inny w tym momencie kształt tego łuku. Mogę także ustawić coś mniej. Mogę ustawić 0,25 i będę miał profil, który jest całkowicie wygładzony, jest wypłaszczony. Jest to płaska decha, mimo tego, że nadal zachowuje wszystkie te segmenty, które tu miałem. Jeżeli ustawię profil na wartość mniejszą niż 0,25, otrzymam profil wklęsły i powierzchnię, która się zapada. A ustawienie tego na 0 powoduje, że powierzchnia zapada się do samego końca, tworząc takie wcięcie, które jest prostokątne. Tak to wygląda. A więc jak widzicie, za pomocą bevela możemy sobie wyciąć geometrię, a nie tylko ściąć jedną ścianę na ukos. To oczywiście zależy od ilości tych segmentów. I tu jest znowu ciekawostka. Jeżeli ilość segmentów jest parzysta, dostaję takie ścięcie do ostrego narożnika. Jeżeli ilość segmentów jest nieparzysta, zawsze ten jeden nieparzysty pozostanie ustawiony tutaj na ukos. I na to nie mam wpływu. Oczywiście zależnie od ilości segmentów, taka będzie również ich wielkość. Więc to jest pierwszy, liczba nieparzysta, segment jest na ukos. Dwa segmenty ustawiają się w formie takiego wcięcia, jeżeli profil wynosi 0. Trzy znowuż dodają mi tutaj taki mały skos i tak dalej. Mam nadzieję, że rozumiecie, jak to działa. Kolejna opcja, dosyć fajna, to jest opcja związana z materiałem. Ale żeby ją pokazać na początku, ustawmy sobie profil znowuż na 0,5, aby mieć ten łuk, o którym wcześniej mówiliśmy i troszeczkę zmniejszę wielkość tego łuku. Na przykład tyle. I teraz tak. Jest to związane z materiałem, a więc aby zobaczyć, jak wygląda materiał na kostce, kliknę w tą drugą kulkę od prawej, aby wyświetlić podgląd materiałów. Jest tutaj także podgląd światła, tak czy inaczej widzę teraz, że materiał domyślny to jest materiał biały. Dodam teraz szybko do tej kostki nowe dwa materiały, albo trzy. Tutaj są materiały, panel z materiałami i dodaję teraz miejsce na nowe materiały, tak zwane sloty. Pierwszy slot to jest slot zerowy, potem jest drugi i trzeci. One są numerowane od 0, więc pierwszy ma numer 0, później jest 1 i 2. I teraz w tych slotach dodaję nowy materiał. Pierwszy materiał jest domyślny, to będzie materiał biały, którego w ogóle nie zmieniam. Natomiast drugi materiał, który dodam, to będzie materiał, który ustawimy sobie na kolor na przykład wesoły zielony. A trzeci materiał tutaj ustawię sobie na kolor przeciwny, czyli powiedzmy sobie taki różowy, coś w rodzaju magenty, powiedzmy sobie. Ok. I teraz tak, dodałem trzy materiały, ale tylko ten pierwszy materiał, ten zerowy tutaj, to jest materiał, który jest rozciągnięty na całym tym obiekcie. Jeżeli teraz spróbowałbym zaznaczyć jakąś nową krawędź, na przykład taką, bez tych może, i zrobię na niej bevel, to mogę wybrać sobie w tych krawędziach, jaki to ma być materiał automatycznie przypisany, wybrany z tej listy. I po to właśnie jest to materiał tutaj ustawiony na -1. -1 oznacza, że żaden materiał nie jest wybierany, i określony będzie na podstawie tego, jakie były materiały tych ścian otaczających dany fragment bevela. Za chwilkę też tu muszę to pokazać, aby była sprawa jasna. Natomiast jeżeli wybiorę sobie inny materiał, na przykład numer 0, to będę wybierał ten pierwszy materiał z listy, czyli biały. Dlatego nic się tu nie zmieniło.
Jak wybiorę sobie materiał numer 1, w tym momencie widzę, że to jest zielony. Zgadza się, bo to jest ten zielony materiał. Oczywiście on jest używany tylko na tym nowo powstałym fragmencie geometrii, a mogę także wybrać sobie materiał ten kolejny. W tym przypadku mam tutaj materiał w kolorze różowym. Tak to wygląda. I teraz zauważcie, co by było, gdybym zrobił bezel na dwóch ścianach, które będą miały materiał jeden, na przykład będzie zielony, a drugi będzie ten różowy. Teraz, aby dodać taki materiał do ściany, mimo tego, że ona już ma ten domyślny pierwszy, robi się tak. Zaznaczam ścianę, jestem w trybie zaznaczenia ścian, przypomnę, wybieram później materiał i w trybie edycji jest tutaj dostępny guzik Assign. I tym guzikiem mogę przypisać ten materiał do danej ściany. Proszę bardzo, ściana już jest zielona. Teraz zrobię to samo z tą ścianą, która jest tutaj. Ta ściana przypisuje do niej materiał różowy, więc mam teraz dwie ściany w różnych kolorach. I co będzie, jeżeli tutaj w trybie krawędzi zaznaczę krawędź i teraz zrobię bevel? Jak wam się wydaje? Co powstanie? Spróbujcie zgadnąć. Uwaga, 3, 2, 1, robimy bevel. Ciach, zobaczcie co powstało. Bevel to jest dokładnie ta opcja, która została wykonana przed chwilą, a więc cały ten panel pamięta wszystkie swoje wcześniejsze ustawienia. I tutaj zapamiętał, że ma używać materiału numer 2. Ale domyślną opcją jest minus 1, więc jeżeli wezmę ten minus 1, to zobaczcie, materiał jest dzielony pomiędzy te ściany i część złapała ten kolor różowy, a część nowych ścian złapała kolor zielony. Jest tu mniej więcej równy podział. Segmentów jest teraz 11, jest to nieparzysta liczba, więc tych czerwonych wydaje się troszeczkę więcej. Jak dam 10, to będziemy mieli każdego równiutko po 5. Więc wszystko działa. Oczywiście te podziały mogą być bardziej skomplikowane, bo możecie mieć krawędzie biegnące przez otoczenie złożone z wielu różnych kolorów, no ale to już oczywiście jest specyfika każdego osobnego przypadku. Mamy teraz kilka następnych opcji, takich jak meter type. Jest to dość tajemnicze, przypuszczam, więc już tłumaczę o co chodzi. Te opcje związane są z powstawaniem nowej geometrii, która normalnie musi jakoś przebiegać, musi jakoś płynąć w tym całym obiekcie. Ustawmy sobie teraz jakiś normalny, może ten Studio Light domyślny weźmy i teraz tą kostkę podzielę trochę subdividem i wyekstruduję ten element tak, aby można było pokazać, o co dokładnie chodzi. Więc mam taki obiekt i teraz w trybie krawędzi zrobię bevela na tych trzech zaznaczonych krawędziach. W trybie siatki to są te krawędzie. A więc robię bevel. Zobaczcie, co powstało. Powstał taki dziwny kształt. Wyglądał w ten sposób, powiększę. I teraz tak, te meter oznacza tak naprawdę ukos, zacios, ścięcie, tego typu ma znaczenie to słowo. I teraz ta geometria, która tutaj powstała przy 10 segmentach, to jest dosyć bogata geometria, a Blender musi w jakiś sposób połączyć te wszystkie krawędzie. Więc łączy je tak, jak mu się wydaje, że to jest dobrze. Więc te wszystkie linie, które tutaj są, biegną tak, jakby miały się spotkać. I zobaczcie, te, które lecą tutaj, mam nadzieję, że pokazuję myszą dosyć wyraźnie, lecą sobie w taki sposób, że tworzą taką jedność, natomiast te z góry, które wchodzą, wbijają się takim klinem w tamte poprzednie i jakoś sprytnie się z nimi łączą. Jest nawet takie jedno miejsce, które ma trzy krawędzie połączone z wierzchołkiem, mimo tego, że wszystkie inne wierzchołki łączą w sobie cztery krawędzie. Popatrzcie uważnie na to, jak to wygląda. Teraz te opcje meter pozwalają ustabilizować i określić, jak ma wyglądać to połączenie tutaj i co się dzieje z tymi krawędziami, na przykład poza ścianami, które były bevelowane. Przy okazji taka nomenklatura. W tym modelu, akurat w tym przypadku, krawędzie wewnętrzne to są te krawędzie, które znajdują się na tych ścianach tutaj pionowych, na tym wystającym klocku. Natomiast zewnętrzne są te, które są na zewnątrz tego tutaj utworzonego fragmentu geometrii. I teraz mam takie coś jak outer oraz inner. Outer to są zewnętrzne, a inner to są wewnętrzne akurat ściany. I teraz jest w obu przypadkach wybrane sharp. Sharp określa, że ten kształt tutaj jest zakończony takim ostrym ścięciem i tutaj również jest ostre ścięcie, a w środku mamy coś w rodzaju takiego dziwnego, krzywego trójkąta. Natomiast jeżeli ten outer zmienię na przykład na coś takiego jak path, w tym momencie tworzy mi się tutaj ładniejszy układ, trochę bardziej rozciągnięty i ta ścieżka, która wchodzi na przykład z podziałem krawędzi tutaj, jest dociągnięta jakby do samego końca i tak samo jest z tą przeciwną. One się tu krzyżują i w bardzo fajny, płynny sposób jakby się integrują ze sobą. Teraz mam w środku wierzchołek, do którego dochodzi aż 5 krawędzi. Jest to zupełnie inna sytuacja niż przed chwilą. Mogę także wybrać sobie zamiast tego path coś takiego jak arc i w tym momencie jest sytuacja już chyba najprostsza z możliwych. Wszystkie te krawędzie po prostu się przecinają pod kątem prostym lub czymś podobnym do kąta prostego i biegną sobie w takim naturalnym łuku. W tym momencie ten łuk tutaj może mieć również coś takiego
jak rozpiętość, ale to dopiero wtedy, kiedy włączę sobie te wewnętrzne łuki, które również tutaj można ustawić. Więc teraz popatrzmy sobie na te wewnętrzne opcje. Wewnętrzne opcje są tylko dwie, Sharp oraz Arc. Jak wybiorę Arc, to jest łuk, to w tym momencie tutaj na wewnętrznym narożniku pojawia się łuk. No i oczywiście ma to wpływ również na to, jak zachowuje się cała reszta tych wszystkich krawędzi. I ten łuk tutaj może mieć różną szerokość, może mieć różny promień krzywizny. Ten promień krzywizny reguluje za pomocą wskaźnika spread. I teraz jeżeli będę go powiększał, no to ten łuk będzie się robił coraz większy, aż sięgnie granic, że tak powiem, i może wjechać nawet poza nie. Więc teraz jeżeli tak popatrzymy na to trochę z boku, gdy się ustawię, to zobaczę, że ten łuk tutaj jest taki dosyć spory, dosyć ogromny. No i oczywiście zależnie od potrzeb mogę go sobie wyregulować i zmniejszyć, żeby był ostry. A jeżeli zmniejszę go do zera, to Blender tutaj może stworzyć pewnego rodzaju artefakty, no i będzie się tutaj trochę myliło Blenderowi, który wierzchołek łączyć z którym. Po prostu z matematyki wychodzi pewnie tak, że akurat te powinny być połączone, a nie wygląda to najładniej. Więc unikajmy takich wartości skrajnych jak 0 na przykład, lub czegoś, co przekracza wielkość naszego mesha, ponieważ wtedy również dostaniemy geometrię troszeczkę porozwalaną. Jeżeli teraz ustawię sobie ten spread na przykład na 0,5, więc na coś takiego w miarę neutralnego, to oczywiście nadal mogę regulować sobie zachowanie tego zewnętrznego łuku tutaj i zmienić go na przykład na ścieżkę. Wtedy dostanę tego typu geometrię. Więc jak widzicie, jest tutaj sporo ciekawych opcji. Jak się rozumie, jak one działają, to bardzo fajną geometrię można wygenerować. Mamy także następne opcje, które nazywane są Face Strength Mode i one dotyczą tego, jak cieniowane są tutaj ściany, czyli w jaki sposób będzie zachowywała się grupa normalnych, tych nowych elementów, grupa normalnych wektorów wierzchołków tutaj, w nowych elementach, w stosunku do cieniowania. Jeżeli wybiorę sobie tutaj na przykład New, Affected albo All, to w tym momencie będę miał pewien wpływ na to, jak cieniowane są ściany, ale teraz tego nie widać, ponieważ trzeba byłoby wcześniej dodać specjalny nowy modyfikator, o którym jeszcze nie mówiłem, który nazywa się Weighted Normal, którym możemy sterować na przykład za pomocą tego, jak ustawiane są i cieniowane ściany za pomocą normalek. Więc jest to sprawa bardziej skomplikowana, zaawansowana i nie będziemy o niej teraz mówić, ponieważ na to przyjdzie czas w przyszłości. Cofnę teraz przez Ctrl-Z, dodam jeszcze jednego bevela, który pamięta oczywiście ostatnie opcje, więc wracam jakby z tym panelem do standardowego poprzedniego wyglądu. I mamy ostatnią opcję już w zasadzie z tych domyślnych, które tutaj mamy, to jest Grid Fill i Cutoff. Grid Fill powoduje, że działają te wszystkie opcje związane z parametrami typu meter, czyli te wszystkie fajne wybory, które tutaj mamy, to będzie działało. Natomiast jak wezmę sobie cutoff, żaden z tych elementów nie będzie działał. Zobaczcie, nieważne co wybiorę, w tym momencie jest w środku ustawione tylko takie wycięcie, taka jakby dziura się tworzy trójkątna i to jest wszystko. To odcięcie tutaj jest potrzebne i ma sens w przypadku następnej opcji, takiej jak Custom Profile. Natomiast jak mam Grid Fill, to te wszystkie opcje działają. No i teraz przechodzimy do ostatniej opcji, najnowszej, która wprowadzona została w Blenderze 2.81, a która jest dodana na podstawie pracy, no powiedzmy sobie wakacyjnej, przez jednego z deweloperów, niestety nie pamiętam teraz jego nazwiska, i sponsorowana była przez Google. Google w Google Summer of Code zasponsorował development Blendera i jedna z tych opcji właśnie wtedy została stworzona. Jest to opcja, która nazywa się Custom Profile. Weźmy sobie tutaj coś takiego jak Path, tutaj Sharp, niech to będzie tak w miarę normalnie. I teraz ten Custom Profile to jest coś, co otwiera mi tutaj całą masę nowych rzeczy, nowych opcji. Kiedyś tego nie było. Zobaczcie też przy okazji, jak się zmienił ten profil wyciętych ścian, które tutaj mam. Aby to dokładnie pokazać, myślę, że będzie prościej, jeżeli przejdziemy sobie do czegoś takiego jak zwykły cube, ponieważ tutaj mam presety, które mogą wyglądać dosyć dziwnie, jeżeli wybiorę je teraz. Zobaczcie, jak tutaj się układają te ściany. Jeżeli wezmę taki preset na przykład, nie jest to zbytnio czytelne. Więc wracam teraz do zwykłego cube'a. Zaznaczmy sobie górną część i zróbmy bevela. I od razu widać, na czym polega ta opcja. Więc Custom Profile, który tutaj jest teraz włączony, to jest preset, który został wybrany jako Cornice Modeling. Nazywa się w ten sposób pewien rodzaj ścięcia, takiego dosyć artystycznego. I teraz precyzja tego ścięcia oraz jego dokładność zależy od ilości segmentów. Jeżeli będę miał tutaj segmentów na przykład 50, to zobaczymy, że teraz tutaj dostaję taki dosyć szlachetnie wykończony kształt i często w budownictwie albo w starych meblach można tego typu kształty znaleźć. Korzystając z tych presetów mogę również wybrać sobie coś innego. Mogę wziąć Support Loops, na przykład coś takiego, czyli podpierające pętle. Mogę wybrać sobie także Crown Modeling, to jest tego typu zakończenie. Czasami się je widzi na przykład przy różnego rodzaju sztabelkach, od poręczy drewnianych przy starych schodach,
gdzieś w budynkach. I ostatnie, co tutaj mamy, to jest steps, czyli tego typu wykończenie. Więc sami przyznacie, że robienie czegoś takiego ręcznie byłoby dosyć pracochłonne, a tutaj mamy to od razu od ręki. A co więcej, możemy zapisać swoje własne presety i mieć pod ręką od razu mnóstwo gotowych wykończeń takich krawędzi. Teraz o co tutaj chodzi? Te presety zmieniają tak naprawdę postać krzywej, która tutaj jest, a tą krzywą możemy kształtować za pomocą kliknięcia i przeciągnięcia takiego punktu. Ten punkt, jak przeciągnę, on definiuje dwie krzywe, które są wygięte i później te wszystkie segmenty, które dodaliśmy tutaj, w tym momencie jest ich 50, będą powtarzały krzywiznę tej linii, którą tutaj mogę sobie dowolnie formować. Ta krzywizna może być także dosyć skomplikowana, na przykład może być taka, gdy dodam 3 punkty i powstanie wtedy taki dziwny kształt, podobny trochę do miski. Więc jest to w ogóle rewelacyjna opcja. W tym przypadku oczywiście jest to kształt prosty, ale jeżeli będę miał kształt, który jest trochę bardziej skomplikowany, na przykład coś takiego, weźmy jak cube, włączę tutaj tryb edycji, zaznaczę te 3 ściany i teraz na nich zrobię ekstruda na indywidualnych ścianach po to, aby wyciągnąć coś takiego, no to teraz, jeżeli będę chciał ekstrudować czy tam bevelować na przykład tego typu ściany, na przykład te, no to wtedy może być dosyć skomplikowane to połączenie tych ścian. No bo teraz wyobraźcie sobie, że macie tego typu dziwne ściany, które są właśnie w ten sposób wykończone i jak je wszystkie połączyć w środku. Więc bevel robi to w tym przypadku no, w taki uproszczony sposób, wyliczając sobie średnią geometryczną tej powierzchni. W efekcie dostajemy pewną powierzchnię, która jest mocno powyginana i niekoniecznie regularna, ale może również być czasami potrzebna inna opcja. I właśnie w tym przypadku ten cutoff tutaj może troszeczkę ratować sytuację. Po prostu wycinam dziurę i się nie przejmuję, a całą resztę pozostawia się tak jakby domyślnie temu, kto modeluje, czyli człowiekowi. Człowiek najlepiej by wiedział, jak to wszystko połączyć, ale nie jest to, jak mówię, całkiem proste. Ten custom profil, który tutaj mamy, można również kształtować w inny sposób. Możemy na przykład niektóre z tych punktów zamienić na linie proste. Wystarczy tylko, że zaznaczę sobie taki punkt, wybiorę sobie stąd, nie stąd, przepraszam, tylko stąd taki daszek i w tym momencie część tych linii staje się linią prostą. Spróbuję dodać tu jeszcze jeden punkt, daszek i zobaczcie, że teraz mam linię prostą pomiędzy pewnymi elementami. Ta linia prosta, tutaj mam nadzieję, jest widoczna. To jest ta linia, która znajduje się tutaj na tym stoliku. O. To jest ten element. I teraz w związku z tym, że pewne elementy tej prostej tutaj, znaczy pewne elementy tej krzywej tutaj mogą być linią prostą albo linią krzywą, to te segmenty, które dodaję, również mogą być na tych elementach prostych jakby nieobecne albo obecne. I jeżeli chciałbym, aby były obecne, to mogę sobie włączyć coś takiego, aby samplowane były również krawędzie, które są proste. Samplowane, czyli próbkowane, czyli w tym momencie te wszystkie punkty, które są na krzywej, będą się rozciągały także na te elementy, które są wyprostowane. Włączam tego typu checkbox i zobaczcie, mam teraz linie również na tych elementach, które są płaskie. We wszystkich przypadkach, gdzie one występują. Także tutaj w tym wcięciu, tutaj na tym elemencie. Zobaczcie, że niektóre te elementy wcięły się do środka, niektóre się wcięły na zewnątrz. Dosyć ciekawy kształt, a to zależy oczywiście od jakby kąta, czy też znaku krzywizny tego narożnika, w którym powstawał bevel. Mam także możliwość zamiany takich punktów na linię krzywą. Jeżeli wezmę sobie tutaj, zaznaczę punkt i kliknę w tą dzwonowatą krzywą, to mam w tym momencie wykrzywienie tej linii. No i to jest oczywiście wszystko jasne. Natomiast jest jeszcze jeden checkbox, który warto znać, to jest samplowanie równych odległości. Czyli chodzi o to, żeby odległości były wszędzie takie same pomiędzy tymi segmentami, ale żeby także była ta sama gęstość. Jeżeli zamienię tą krzywą na prostą i tą również, to tutaj, w tych elementach, może być czasami mniej troszeczkę tych segmentów niż powiedzmy sobie w innych. A zobaczcie również, że tutaj widać różnicę między ich szerokością. Na przykład elementy tutaj są wąskie, to są takie wąskie paski, a elementy na tej dużej ścianie, która jest tu z boku, są szerokie. I teraz jeżeli wezmę sobie sample even length, w tym momencie wszystkie te długości są wszędzie identyczne. Tak działa ta opcja. Dzięki temu mogę znowuż uzyskać troszeczkę lepszą geometrię. W pewnych przypadkach ma to znaczenie. Istnieje także jeszcze jedna rzecz. Mam tutaj coś takiego jak na przykład możliwość zresetowania widoku, ponieważ ten widok, który tu mam, można sobie pomniejszyć lub powiększyć. Okay? Mogę tutaj pewne szczegóły poedytować, więc istnieje możliwość powiększenia i pomniejszenia. Reset widoku przywraca naturalne powiększenie. Mogę także zresetować całą krzywą. Jeżeli robię reset krzywej, ona wraca do postaci domyślnej, która jest takim zwykłym, płaskim ścięciem. Tak jak widać to również tutaj na końcowym modelu.
Mam także takie strzałki, które odwracają tą krzywą w drugą stronę, tak jakby, jeżeli tutaj miałbym na przykład jakiś drobny element, który by się jakoś tak dziwnie kształtował, to teraz mogę tą krzywą odwrócić za pomocą tych dwóch strzałek i ona przenosi sobie tą deformację na swój drugi koniec. Tak to wygląda, więc mogę tworzyć w ten sposób troszeczkę inaczej wyglądające ścięcia tutaj. No i ta kropka to jest coś takiego, co przełącza mi obcinanie tego profilu tutaj. A więc mogę, włączając taką kropkę, pomniejszyć tą krzywą bardziej, niż wynikałoby to z rzeczywistych ustawień tego narożnika. A więc mogę tak naprawdę wyjechać poza narożniki. Znaczy w tym przypadku trochę się rozpędziłem, nie mogę wyjechać poza narożniki, ale mogę wziąć punkt z tej krzywej i go przeciągnąć poza przewidziany dla tej krzywej zakres. A więc w tym przypadku nie tylko ścinam część geometrii, ale również dodaję geometrię. Aby to było lepiej widać, pokażę to może na przykładzie zwykłej kostki. W środku tej kostki mam zaznaczoną jedną krawędź, robię bevela i zobaczcie, jak teraz ten bevel wygląda. Ta moja krzywa wychodzi znacznie poza obrys kostki, a więc w tym przypadku dodaję dużo geometrii, zamiast na przykład odejmować. Mogę tutaj pomniejszyć, dodać nowy punkt i zrobić na przykład coś takiego. Jest to w ogóle niesamowite narzędzie, które pozwala budować wręcz zaskakujące kształty, no i na pewno taką dość daleko idącą swobodę artystyczną ono pozwala. Oczywiście trzeba z tymi punktami pracować ostrożnie, bo tutaj ustawiłem już je w taki dziwny sposób, że połamała mi się ta geometria. Spróbujmy to jakoś przywrócić do ładu. Nie wiem tylko, czy mi się to uda. Myślę, że wyjechałem złym wierzchołkiem w złe miejsce, ale teraz już jest w porządku. Jeżeli teraz będę je odpowiednio ustawiał, to powinno być wszystko dobrze. No i zobaczcie, co można zrobić. Kto by pomyślał, że to jest bevel? Na bevel to w ogóle nie wygląda, a jednak to jest właśnie bevel. A więc opcja naprawdę zaawansowana i dostarczająca niesamowitej frajdy podczas modelowania. Nie wiem akurat, czy to ładnie wyszło, no ale tego typu możliwości kiedyś nie mieliśmy, a co najwyżej można było sobie o nich pomarzyć. Jeżeli dodam jeszcze więcej segmentów, na przykład 100, proszę zobaczyć, jaką mam geometrię. Najlepsze jest to, że teraz zaznaczenie dowolnej krawędzi w tym układzie, na przykład takiej, i zrobienie kolejnego bevela będzie ten sam kształt powtarzało również na tej nowej krawędzi. I zobaczcie, co powstaje. Bam, i nagle mam coś takiego. Oczywiście to się będzie łamać, niekoniecznie będzie pasowało, będzie przenikało przez siebie, no ale to jest po prostu rzecz tych ustawień, które tutaj mam. Więc jeżeli zmniejszę troszeczkę offset, mogę powtórzyć cały ten skomplikowany kształt na całej krawędzi wzdłuż mojego obiektu, co jest w ogóle zupełnie niesamowite. Myślę, że to, co na temat bevel można było powiedzieć, jeżeli dotyczyłoby to tego trybu edycji, to jest już większość. Została mi tylko jedna rzecz drobna. Pozwólcie, że rzucę tę kostkę. Ustawimy ją w widoku takim, żeby było elegancko. Wiadomo, co się dzieje. Wezmę teraz ten bevel. Wyłączę może ten custom profile. Zostaniemy przy tych zwykłych ustawieniach. Dajemy tylko 10 segmentów. O, mam coś takiego. Zauważcie jednak, że jeżeli robię taki bevel za pomocą Ctrl-B, to mam również na dole, w pasku stanu, czyli spójrzcie na dolną krawędź ekranu, całą rzeszę długich, skomplikowanych napisów. To jest kontrola tego bevela z klawiatury. A więc Ctrl-B włącza mi bevel i to jest jakby tak na dzień dobry. Natomiast domyślnie teraz jestem ustawiony w trybie, który dostępny jest po A i to jest width. A przełącza width. Ale jeżeli na przykład wcisnę S, to ruszając myszą na boki będę zmieniał ilość segmentów, tak jak teraz. Width jest ustawiony, a S przełączyło mi teraz tylko i wyłącznie segmenty. Mogę także zrobić tak, że jak włączę tych segmentów więcej, nacisnę P, to będę przełączał profil. I teraz ruchem myszy mogę kontrolować, jak definiuje się ten profil tutaj w tym przypadku. A więc oczywiście zależnie od tego, gdzie była mysz, będzie mi to łatwo lub trudno zrobić, ale tak czy inaczej jest to klawisz P. Jeżeli chciałbym, aby tutaj wyłączyła się dodatkowo jeszcze na przykład kontrola nakładania, naciskam C i mam teraz włączony overlap. W tym przypadku to nie będzie miało większego znaczenia. Musiałbym zrobić bevela również tutaj, więc Ctrl-B. I teraz tutaj nie ma kontroli overlap. Jak wcisnę C, to jest kontrola overlap. I teraz nie mogę przeniknąć bevelem samego siebie. A więc zostaje geometria, która wygładza się tylko do miejsca, które nie jest jeszcze wygładzone, a do napotkania najbliższego. Mogę także włączyć wierzchołki. I w tym momencie wygładzam tylko i wyłącznie wierzchołki. A raczej beweluję wierzchołki. Mogę także określić sobie outer meter, który jest teraz path. Jak wcisnę klawisz O, to zmieniam go na arc. Albo na sharp, albo znowuż na path. Jak wcisnę i, to zmieniam inner meter. Mogę także utwardzić normalki
Widać, że delikatny skok tutaj się pojawia rzeczywiście w cieniowaniu. Ok, to jest on-off. Mogę także zrobić U, aby było zachowane markowanie szwów, ewentualnie K, żeby było markowanie ostrych krawędzi. No i Z włącza mi Custom Profile. No a w tym momencie ten Custom Profile prowadzi do jakichś szalonych zupełnie deformacji, ponieważ jestem w trybie wierzchołków. Gdyby to był tryb ścian, miałbym coś takiego. Gdybym miał segmentów więcej, proszę bardzo, wychodzi wtedy coś takiego. Ok? Profil w tym momencie jest nieaktywną opcją, a więc mogę włączyć A i mieszać tylko z offsetem. Tak to działa. Stworzyłem coś w rodzaju jakiegoś rogacza, być może jest to jakiś renifer noworoczny, trudno powiedzieć. Nagrywam akurat ostatniego dnia roku, więc cóż, to byłaby kontrola klawiatury w przypadku tej opcji bevel. I nie jest to jeszcze wszystko, ponieważ jeszcze chwilę wytrzymajcie ze mną, jest jeszcze modyfikator bevel, który robi podobne rzeczy. A więc dodam go teraz, bevel i proszę bardzo, bam. Mam od razu zbevelowane wszystkie krawędzie tej kostki. No i teraz jedyna różnica w sumie, która jest w tym bevelu, to jest właśnie to, że można kontrolować globalnie, które krawędzie będą brały udział w tworzeniu takiego bevela. A więc gdybym chciał zrobić tutaj coś takiego ostrzejszego troszeczkę, to mogę ustawić sobie na przykład wartość 0,5. No i widzę, że ta kostka moja zmienia się już w taki dziwny wielościan. Mogę także dodać sobie trochę więcej segmentów. Wtedy widzę, że kostka się ładnie zaokrągliła w taki fajny, przyjemny dla oka widok pryzmy albo pufy. Ale teraz co by było, gdybym chciał, aby tylko górne ściany tej kostki rzeczywiście doznały takiego działania? A dolne, powiedzmy, że chciałem mieć dokładnie takie same, jak były w oryginale, czyli ostro ścięte. W tym właśnie momencie dochodzą nowe opcje kontroli tego modyfikatora. Modyfikator ma coś takiego tutaj dodane, jak widzicie, jak limit method. Jest to metoda ograniczająca działanie. Czyli działanie tego modyfikatora można ograniczyć na przykład za pomocą kontroli według kątów nachylenia ścian, które tworzą krawędzie, albo za pomocą wag, albo za pomocą grup wierzchołków. Weźmy na początku te grupy wierzchołków. Jeżeli kliknę w to pole, to Vertex Group w tym momencie niczego nie zmienia, ponieważ w tym klocku nie mam żadnej grupy wierzchołków. Aby grupę wierzchołków stworzyć, trzeba wejść do trybu edycji, zaznaczyć sobie któreś wierzchołki, na przykład te dolne, albo weźmy te górne. Zaznaczyłem je. Oczywiście zaznaczyła się również ściana, to nie szkodzi. I teraz wchodzę do panelu Object Data. I tutaj pierwszy panel domyślnie to jest grupa wierzchołków. Na razie nie ma żadnej. Mogę dodać jakąś za pomocą tego plusika. Jak dodam taką grupę, to te wierzchołki, które tutaj są zaznaczone, muszę do tej grupy przypisać za pomocą guzika Assign. Wciskam Assign i od tej chwili w tej grupie są cztery wierzchołki. Tego oczywiście nie widać, ale jeżeli odznaczę wszystko, to mogę użyć guzika Select z tą grupą zaznaczoną, aby zaznaczyć te, które w niej były. A więc cztery wierzchołki mam w grupie. Jeżeli teraz wrócę do mojego modyfikatora, to mogę wybrać sobie z tej grupy tutaj Vertex Group grupę, która tak naprawdę została przeze mnie zdefiniowana. Ta grupa może nazywać się grupa i proszę bardzo, teraz modyfikator działa tylko dla tych czterech wierzchołków, które znajdowały się w grupie. Dla pozostałych nie działa, nie ma go dla nich. Niczego nie zmienia. Więc geometria w tym momencie jest kontrolowana przez grupę wierzchołków. I taka podpowiedź, tą grupę wierzchołków można dynamicznie zmieniać za pomocą modyfikatorów takich jak te modyfikatory tutaj. Tutaj jest kilka takich, które zmieniają grupę wierzchołków na podstawie tekstur albo innych rzeczy. Więc można uzyskać bardzo ciekawe efekty korzystając z tego. Teraz następna opcja to jest Weight. Weight tutaj, jak widzicie, włączyłem go, nie zmienia niczego, a więc żaden bevel w tym momencie nie działa. A to dlatego, że żadna z tych krawędzi tutaj nie ma dopisanej do siebie żadnej wagi. Jeżeli chciałbym, aby bevel działał na przykład na tych dwóch krawędziach i tylko na tych dwóch, to wtedy muszę otworzyć panel dostępny pod N. On jest tutaj, ukrywa się pod takim malutkim ptaszkiem. Jeżeli go kliknę, to otworzy mi się ten panel. I tutaj mam coś takiego jak bevel weight. Ten bevel weight jest tutaj określony jako min bevel weight, dlatego że mam zaznaczone aż dwie krawędzie, więc w tym momencie mam taką średnią wagę tych krawędzi. Jak zaznaczę jedną, to będzie po prostu bevel weight. I w tym momencie określam, że waga, którą tutaj wpisuję, to jest siła działania tego bevela. A więc cały bevel jest na całej kostce, na żadnej krawędzi nie działa, bo wszystkie krawędzie mają 0, ale ta jedna krawędź zaznaczona będzie miała wartość 1. I zobaczcie, że w tym momencie ta krawędź robi się taka trochę niebieska i tutaj bevel zaczyna ładnie działać. Jeżeli bevel będzie miał offset trochę większy, na przykład równy 1, to mi zaokrągli, tu
tutaj bardzo ładnym łukiem całą tą geometrię. Dodam również coś takiego jak 50 na przykład segmentów i zobaczcie, jak teraz fajnie można zedytować taką kostkę. Dostaję ładny łuk. Teraz gdybym wziął sobie drugą krawędź, na przykład tą, to ten bevel mogę ustawić na 0,5. I w tym przypadku będę miał tutaj coś o wiele mniej wygiętego, więc krzywizna tego łuku będzie inna. Mogę wziąć sobie także krawędź taką jak ta i ustawić tutaj bardzo malutki bevel, powodując, że ta krawędź również dozna jakiegoś ścięcia. A więc mogę definiować sobie, gdzie bevel będzie ścinał te krawędzie i w jak mocny sposób to się odbędzie. Jeżeli zaznaczę takich krawędzi kilka, w tym momencie pojawia się opcja średni bevel i ona będzie dotyczyła tych wszystkich krawędzi, więc tutaj również mogę dokonać ścięcia. I zobaczcie, jak to dziwnie teraz wyszło. Powstają jakieś dziwne kształty, dlatego że ta krawędź tutaj wymusza niewielkie ścięcie, no a tamte mają ścięcie większe. Jeżeli ją wezmę i podciągnę, całość się tutaj w ten sposób będzie zaokrąglać. Tak to wychodzi. Są to być może artefakty. Jeżeli wszędzie ta średnia będzie taka sama, to mogę sterować bevelem w sposób bardzo wygodny, tylko na tych krawędziach, na których chciałem go mieć. Myślę, że to tutaj wyjaśniłem już wystarczająco. Istnieje także jeszcze sposób taki, aby określić bevel na podstawie kątów. W tym przypadku jednak potrzebuję jakiś obiekt, który będzie miał te kąty chociaż troszkę różne w różnych miejscach. A więc jeżeli wezmę sobie na przykład taką kostkę, którą przetnę w połowie i wezmę sobie tą kostkę, na przykład zdeformuję do takiej postaci, to teraz bevel, który tutaj będzie, może działać w oparciu o kąty. I teraz oczywiście on działa domyślnie, ponieważ ten modyfikator ma wszystkie pola domyślne, ale jak wezmę sobie ten limit metod jako angle, zobaczcie, że część tutaj tych beveli znika. To jest none, czyli działa wszędzie, przy angle nie działa w pewnych miejscach. W tym przypadku kąt jest ograniczony do 30 stopni, a więc wszędzie tam, gdzie kąt jest większy, będzie działanie tego bevela włączone. Jeżeli będę zwiększał tutaj ten kąt, to w pewnym momencie wyłączę go po przekraczaniu 45 stopni na przykład. Później będę go mógł wyłączyć przy przekroczeniu 90 stopni. I zobaczmy, że na krawędziach ten bevel już zniknął. I jedyne miejsce, w którym został, to jest tutaj w tej końcowej krawędzi, ponieważ kąt tej krawędzi jest jeszcze większy. Jeżeli dojadę do końca, 145 przekraczam, w tym momencie tutaj ten bevel również znika. Więc tak to działa. Za pomocą kontroli kąta mogę określać, które krawędzie będą doznawały tego działania bevela, a które nie. Oczywiście wszystko, co jest mniejsze od tego kąta, już nie. Wszystko, co jest większe, jeszcze tak. Tak to działa. I to jest już teraz naprawdę wszystko, co o bevelu można powiedzieć. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jeżeli coś pominąłem, to możecie zawsze zapytać w komentarzach. A ja tymczasem dziękuję. Życzę udanych renderów, no i miłej zabawy z Blenderem. Bawcie się dobrze.